panowie, wy sobie nie zdajecie sprawy, że wy, panowie, żeby być mężczyznami, stać się mężczyznami, to macie być o ciupinkę mądrzejsi od kobiet. Od kobiety, którą właśnie się opiekuje. Żebyś stał o ciupinkę mądrzejszy, to znaczy twoja mądrość ma być o ciupinkę większa niż hormony, które kierują kobietą. Ale żebyś zrozumiał, jak silne to są związki, nie między tobą a kobietą, to związki chemiczne, te hormony, to ci powiem. Wyobraź sobie, że mam tu szklankę z hormonami, które się nazywają estrogeny, które powodują, że z człowieka staje się człowiek kobietą. O, kobieta staje się kobietą pełnokrwistą. O, to są estrogeny. Wyobraź sobie, że to są estrogeny. Wyobraź sobie, że taki estrogen działa na człowieka, który jest kobietą i powoduje, że kobieta myśli w sposób kobiecy. I teraz, żebyś wiedział, ile takiej kobiecie podać tego estrogenu, żeby zaczęła jako człowiek myśleć jako kobiety, to ci powiem, że taki estrogen to byłby za mocny, trzeba to rozcieńczyć. Trzeba rozcieńczyć ten estrogen nie w butelce wody, nie w beczce wody, nie w cysternie wody. Trzeba go rozcieńczyć co najmniej w 500 cysternach wody, czyli jedna łyżeczka na 500 cystern kolejowych, ponieważ stężenie estrogenów, które powoduje, że kobieta się zachowuje jak kobieta, jest mierzone gramach na mililitr, czyli w gramach na 1000 cystern kolejowych rozcieńczalnika wody, czyli taka jedna łyżeczka może spokojnie zaspokoić wszystkie kobiety na świecie, dostarczyć im tyle tej mądrości kobiecej, że żaden facet nie da sobie z tym rady. Dlatego, kochany, żebyś wiedział, z czym masz do czynienia, to chcę cię poinformować, że tak na nasz chłopski rozum, na nasz męski chłopski rozum, to z czym my mamy do czynienia, to nie tylko to jest kobieta, ale to jest to, że ta kobieta produkuje hormony, estrogeny, ale nie tylko estrogeny. Te estrogeny czynią z niej kobietę, natomiast są jeszcze inne hormony, które są dużo, dużo, dużo bardziej potrzebne do zajścia w ciążę, ale tamte hormony to trzeba dużo, dużo więcej, 1000 razy więcej, czyli taka jedna łyżeczka na jedną cysternę wody. O, takie stężenie. No, kropla na cysternę to jest to stężenie, które powoduje, że kobieta jest gotowa do zajścia w ciążę. I kochani, teraz uwaga. Teraz chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Teraz, biorąc pod uwagę, że kobieta się zakochuje w mężczyźnie, to taka kobieta potrzebuje też hormonów do tego, żeby się zakochać w mężczyźnie. To znaczy, żeby kobieta popatrzyła na faceta i pomyślała, że ona marzy być czymś takim, to ona musi być zalana hormonami. I tych hormonów to ma być mniej więcej jedna łyżeczka na 10 basenów olimpijskich. Jak w tym się wykąpi kobiety, to ona jest gotowa się zakochać. Dlatego panowie, uwaga. Dlatego jeżeli chcesz rozkochać w sobie kobietę, to przed tobą jest, powiedziałbym szczerze, ciężka praca. Ale jeśli jesteś samcem alfa, masz szansę nawet większą niż wygrana w totolotka.